Hej, cześć, witam w drugim odcinku z FIFA 17 Ultimate Team. Zrobiłem ankietę dotyczącą lig, które chcielibyście, żebym zbudował w tej FIFA, jak dam radę. I dostałem już od jednego widza skład z Serie A. Gdzieś tam na rogu pokażę wam skład, całą jedenastkę, bo nie znam jeszcze ławki rezerwowych. To już muszę później się z tym widzem skonsultować, którego pozdrawiam. Oczywiście tam będzie wiadomo, przez kogo zrobione. Ale dobra, bez większego gadania, bo ja chcę ten mecz szybko rozegrać. Jak to zawsze będzie formacja 4-3-1-2. Ona jest bardzo dobra. O kurde, o jaki tu masz składzik. PSG, Ligę, wszystko to jest ogólnie. No proszę, niezły składzik, to muszę przyznać, to jest dobry składzik. Hesse i Di Ma no ten Di Maria, nie wiem jakim cudem, chyba musiał końcy kupować. Albo wydałeś FIFA pońcy, żeby kupić sobie Hesse i Di Maria. Dobra, ale mniejsza z tym. Zaczynamy. O, tutaj też bardzo dobre podanie. Jesse Lingard już, kurde, na sam początek tutaj chcę pokazać się z jak najmocniejszej strony. I już 1-0! Piąta minuta! Igalo! Na dzień dobry Igalo, na dzień dobry już jego piąta bramka w czwartym spotkaniu. I ma jeden asystent. Jesse Lingard, no gdyby nie on, to by się tu nic nie stało. Bonogard jeszcze, bardzo brutalnie. Piąta minuta, piękne. I już 1-0. Cud. To jest murzyński cud. Za 550 końców, który teraz jest droższy. Ja się nie dziwię, że on jest teraz droższy. Ale nie opłaca mi się go teraz sprzedawać, bo on tu robi naprawdę moc. Dużą. O, Chadli kontuzjowany. No dobrze, trzeba będzie go zmienić. Bo jak będę miał okazję, to go zmienię. O, dobrze. Kurde, też miał sytuację. Jest wyrównanie na razie. Dobrze, jedziemy. Chadli, Chadli! To podanie. Galo. Kurde, nie wyszło z tego nic. Ale jest ciężko, jest ciężko. Nie wychodź, nie wychodź. I jest remis. Czyli tak jak myślałem. O kurde. Jest ciężko. Ale Chadliego będzie trzeba zmienić. I to mi się nie podoba, bo jest już kontuzja. Ktoś znowu leżał. Kurde, kto tam jeszcze? Jesse Rodriguez z Realu, który teraz jest w PSG. No i Chadliego trzeba będzie zmienić, bo jest kontuzjowany. Trzeba będzie dać, nie wiem, Lescano. Chyba tak będzie trzeba zrobić na razie. Albo Ben Arfę. Dobra, trzeba będzie znowu dwie zmiany zrobić. A to mi się naprawdę mocno nie podoba. No naprawdę, bardzo mocno mi się to nie podoba, ale co mogę zrobić? W obecnej sytuacji trzeba będzie grać na dwie zmiany, no. Czyli przyspieszenie jakie mamy? 79. Ale on niech będzie na ofensywie. No jakoś sobie muszę poradzić. To jest ból. Czekaj, jeszcze raz bo muszę te zmiany zrobić. Mi się nie zapisały. A Chadli jako, że jest już kontuzjowany, to nie będę go wymęczał. Kurde, no niedobrze. Bardzo niedobrze to jest. Też źle rokuje. Dla mnie. Nie, zostaniemy przy tej formacji. Domyślam 4-3-3. Zobaczymy jak to pójdzie. Dwie zmiany trzeba będzie zrobić. Nie pozwolimy na kontuzję. Na żadne kontuzje mu nie pozwolimy. Żebym tylko tego nie przegrał. Będzie najgorsze. O, jeszcze faul. Niedobrze. Czerwona kartka. Do widzenia. Maxime Le Marchand. Do widzenia. Teraz tak, Hatem Ben Arfa. Może zrobimy takie delikatne podanie, żeby tu strzelić. Teraz jak tu zrobić? A tu podamy. Dobra. Będziesz udrożny przynajmniej.
Jak zostanie tak, jest, żeby się nie zapisało. O, będzie to naprawdę emocjonujący meczek do ostatniej chwili. Ostatnio zrobiłem błąd, jak widzieliście, i to się skończyło tym, że się na mnie to zemściło. Dobra, Hesse. Dobry, lead do game. I wybijamy tą piłkę od razu. Nie będziemy się zastanawiać, co dalej. Tylko wybić. Skutecznie to rozegrać. Skutecznie. Aha, gdzieś on tą piłkę za daleko wybił. Ale może o to mu chodziło. Dobrze, spalony. Bardzo dobrze. Zmień tą kamerę. Wybijmy tą piłkę. Do końca. Toż kto wie, on teraz ma przewagę, mimo tego, że gra w 10. A więcej sytuacji tworzy. Dobrze. Dobrze, Lidogi. I wybijaj to. Dobrze, pięknie. Czemu ja te piłki źle markuję? Dobra, bramkarza i rzut rożny. Kurde, nie, nie, to nie takie wybicie miało być. To się może znowu zemścić. Dobrze, dobrze, dobrze. Wyrzuć tą piłkę. Okej, nic się nie stało. Nie było sytuacji, gdzie miałoby się skończyć tragicznie. Odsunę ich wszystkich. I wybijamy. Kurde, ciężki mecz. O wiele cięższy od poprzedniego. Do Lingarda. Aj, i Galo źle zrobił to. Źle to rozegrał. Strzelaj! Niedobrze. Taka niewykorzystana sytuacja po błędzie. Teraz się może bardzo mocno zemścić. Wybij to. Dobrze. Jest. Galo. Czemu tego nie odgwizdą? O kurde, jaka petara by była, gdyby tam bramkarza nie było. No ja, powiedzcie mi, co to mogło być? Takiego failu to jeszcze nie widziałem. O, piłka wyszła, jest 1-1. Niekomfortowa sytuacja. Bardzo niekomfortowa. Aż się tu boję, co się stanie dalej. Co by tu zrobić? A obronę bym wzmocnił, szczerze mówiąc. Bardzo bym tu wzmocnił tą obronę. Bo jak on tu będzie tworzył jeszcze więcej sytuacji, to dla mnie to będzie jeszcze gorzej. A Ben Arfę bym przesunął na skrzydło. Zobaczymy, może to jakoś pomoże. A jak nie pomoże, no to będzie tragicznie. Dobra, spuszczamy Stefana Savicia. O, wybicie jest przynajmniej. Może tam Lingard dobiegnie. Może. O, i strzelaj! Kurde, się musiało odbić od nóg. Nie wiadomo kogo, ale odbiło się. O, i De Sanctis jest w Monaco. Takiego starego pyka przyjęli? Chyba, kurde, bez tego, za darmo. Nie sądzę, żeby powiem takiego staruka wzięli za jakąś zapłatę. Rożny? Kurde. Ale dobrze, to chyba Savic czyścił. Dobrze, Lidogin. Niech się wszyscy odsuną. Podanie. Ty tu! O, dobrze. Jedziesz. Kurde, znowu nie ta sytuacja, co chciałem zobaczyć. Ale jest rzut rożny. Chyba pierwszy w ogóle. Rozegramy tak. Kurde, znowu to obroni. Co za bramkarz. Dobra, teraz zrobimy tak. Tutaj. I je. Dobiegnij tam. Oj, 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 oj. Co to było? Zbudowałem znowu. Ten stres jest. Przez ten silnik graficzny czuję taki
delikatny stres. Jak są takie emocje, jak teraz, to się nie można dziwić. To jest cała FIFA. Zwłaszcza na nowym silniku graficznym. To jest naprawdę ultra cudo. Teraz może by utrzymać ten wynik? Nie wiem. Ja nie wiem, jak ja to wyrobię. Wybij, wybij. No dobrze, może być nawet tak wybite. Dobrze, pięknie. Ben Arfa. Jest, to jest chyba ta sytuacja. Albo nie ta. Kurde, ten bramkarz. Tam, do Jesse'ego, do Jesse'ego. Jest! Ben Arfa! 69. minuta. Pięknie. W końcu to się musiało stać. Bardzo dobrze. Pięknie. Ben Arfa, tylko życzenia, ale strzelił. Bardzo nam tu pomógł. Gdyby nie te zmiany, to byłaby przesrana sytuacja. Przepraszam, że tak się wyraziłem, ale no, w końcu by się stres odpuścił. Zagrajmy defensywnie. Defensywnie, panowie. Dobrze, defensywnie. Jedziemy. Lingard na pełnej szybkości. Co to było? Ja się pytam. Aha! On w ogóle tego nie strzelił w tą stronę, co chciałem. No spoko. Taka trudna sytuacja z tego wyszła. Jest! To jest 3-1, to jest 3-1. 3-1, do widzenia. I Ben Arfa, dublet. Pięknie. Gra skończona, tak myślę. Miał lepszy skład, wydał więcej kasy. Ja nic nie wydałem kasy. I wygrywam. Proszę bardzo. To jest ta skuteczność, to jest ta zabójcza skuteczność. Pięknie. 3 do 1. Nie wiem, czy on to jeszcze odrobił. Ale chyba to tutaj ultra defensywnie bronił. Podanie. Balo, wyszło do Lingarda, Skam. Tu się w ogóle dzieje, tu się w ogóle wyprawia. Patrzcie, znowu przegrywałem i nadrobiłem to. Ech, obrońca to wybił. Ale bardzo fajnie. Taki wynik jest dla mnie jeszcze korzystniejszy. Koleś teraz musi dwa razy strzelić, żeby chociaż mi odebrać te dwa punkty. A żeby przegrać, to musiałby mi trzy razy strzelić. A patrzcie, mi to Di Marią kręci. Dobrze, Lidogin. I jeszcze to wybij, jeszcze to wybij. Byleby nie weszło na rzut rożny. Oho, teraz kombinuję. Pięknie. Zupełnie tak, jakbym chciał myśleć. I spudłował. On tu już nic nie może zrobić. To jest sytuacja przewalona. Dla mnie to jest korzystny wynik. Bardzo. Bo jestem w bezpiecznej strefie. Raczej wątpię, żeby w 2 minuty plus doliczony czas gry coś się jeszcze mógł zrobić. Ja tu się cieszę bardzo. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Lidogin, dobrze. I wybij tą piłkę. Co się będziesz zastanawiał? Tu jeszcze podanie, Lingard. I 4-1! Skończona robota. Teraz już nic nie zrobi. To to szczerze. I Lingard asysta. Proszę bardzo. Debiut i asysta. Jak to było z Naderem Champions? Pięknie. O, ustam. Proszę bardzo. Trącony. Co on może zrobić? Teraz ja mogę ustawić autobus. Teraz ja mogę ustawić autobus. I mogę po prostu do teraz... No, skatowany. Di Maria i Hesse. I Diarra. A on co? O, mi tylko raz ustawił.
a ja ile 4. Czyli to znaczy, że wydasz nie wiadomo ile kasy, to nie, to się skill liczy tak naprawdę i trochę szczęścia. Ale takich właśnie przeciwników katuję. Takich najlepiej katować, co mają składy na ten, tylko raz strzelił Di Maria. No piękna twarz, ale co z tego, że miał piękną twarz, jak nic nie zrobił. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. No Ben Arfa, man of the match, dwie brameczki. Gdyby nie on, to byłoby 2-1, przypuśćmy. Więc wynik byłby bardzo podobny. A tak to nie mam na co narzekać. No Chadli nie mógł pograć, bo ja nie chciałem, żeby miał kontuzję. A ja szanuję zawodników, jak już dostają kontuzję, nawet delikatną. Bo tu chodzi o dobro i zdrowie każdego piłkarza. I Galo 9-2, no ten murzyn zabija wszystko. Ja powiedziałem już w poprzednim odcinku, że on jest nawet lepszy od Cavaniego, a jest droższy. A tu jest Tanioha i też potrafi zabić. Uskan tutaj brązowy, jednego gola. Lingard 2 asysty. No kurde. No ja... Opłaciło mi się ten 1000 końców zmarnować. Opłaciło mi się. Bo jeszcze mi się i tak zwróciło, ale to i tak mi się opłaciło. 9-2, no piękna ocena. No nie ma co narzekać. I Galo jeszcze ma asystę i gola. No patrzcie go, no. On tu zabija, on po prostu zabija nadzieję. Nawet tych najlepszych. Di Marii nadzieję zabił. Przedwczoraj zabił nadzieję Layuna i tam chyba jeszcze innego. Szwajcarów, bo miał skład szwajcarski. Ale proszę, Hesse i Di Maria, no Di Maria najgorzej zagrał. Chociaż nie, bramkarz i Budebus. Ale takich trzech najgorszych to Di Maria, Budebus, nie, Rafael, bo Di Maria strzelił. Nie, Mukandio, o, Mukandio to jest najgorszy. Budebus i De Sanctis. Dziwne, że De Sanctis w ogóle w ligę. I ile końców? Proszę dać dużo. 500. System binarny, 512 mega. Czyli 512 food coins. Dziękuję. Tu jeszcze wam pokażę powtórkę, tylko z której to... Pokażę wam wszystkie bramki po prostu. Bo widz chciał, żebym pokazywał wszystkie powtórki z każdego gola i gola przeciwnika. Ostatnio tego nie zrobiłem, więc wam to przy okazji pokażę. Żebyście mieli jasność, że te wszystkie tutaj sytuacje były. Tylko gole. Czyli to Hesse strzelił w końcu, czy Di Maria? Di Maria to niby strzelił, ale dlaczego pokazało na Hesse? Nie rozumiem. Nie, to Hesse! Hesse strzelił, a nie Di Maria. To jakim cudem Di Maria, albo chyba asystował, to chyba, że tak. Teraz tu brameczka Ben Arfy. Ten słupek. Hahaha, jak ten obrońca wyciągnął nogę. Hahaha, bardzo mu to pomogło. Naprawdę. Pojechany Ben Arfa. Pięknie. Coś czuję, że ta 10. liga będzie moja. Takie rzeczy, takie sytuacje. Po 10 minutach znowu Ben Arfa. Tu i Galo podaje. I Ben Arfa. Z zewnętrznej części stopy, z bocznej oczywiście stopy strzela. I bez szans bramkarz, bez szans Ben Arfa tutaj wykorzystuje błąd bramkarza. I tu 90. minuta, asysta Lingarda, druga asysta, podkreślamy. No piękne podanie. Wiem, gram cały czas na bliski, ale ja chcę grać skutecznie, nie chcę się wydłużyć. Proszę bardzo. Skończony. No, i zarąbiście. Dobrze. Bardzo mi się ten mecz podobał. Bardzo. Jestem naprawdę zaskoczony, że tak rozgromiłem swojego przeciwnika na tacy. I 3 punkty. Trzymamy formę zwycięstw. Bilans jest 2-1-2. Ale mi się ogólnie... I mamy 3000 końców. Sytuacja nie jest naprawdę zła. Jak tak dalej pójdzie, to... Faktycznie zbuduję ten skład z Serie A. Ej kurde, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie ocenić, skomentować, dać suba i wypełnić ankietę.
I możecie dawać mi więcej pomysłów na budowanie składów z różnych lig, bo seria to nie jest tylko to, co będę chciał. No ale to w zależności od moich tutaj końców. Tak czy inaczej, mecz mi się naprawdę nieziemsko podobał. 4 do 1 to jest naprawdę... To jest ciężki wynik do zrobienia, ale mnie się to udało. Trzymajcie się, na razie, do następnych odcinków. Tylko może nie tylko z FIFA, ale jeszcze z NTA i innych serii. W zależności co tam będziecie chcieli. No to na razie.